najczęstszą przyczyną wyniku negatywnego to jest albo potrącenie pachołka, albo wyjazd kołem poza linię, które kończy egzamin. Oczywiście zdarzają się przypadki nieumiejętności ruszenia na wzniesieniu, dwukrotne unieruchomienie silnika, co też skutkuje wynikiem negatywnym, jak również w mniejszym zakresie zagadnienia związane z wskazaniem podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego, takie jak identyfikacja odpowiednich świateł, wskazanie, w jaki sposób dokonuje się pomiaru poziomu oleju w silniku, poziomu płynu hamulcowego, chłodzącego i tak dalej. Ale główny zakres to jest przede wszystkim potrącenie pachołka albo wyjazd kołem. To są najczęstsze przypadki wyniku negatywnego na placu manewrowym.